Otwieram 42. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grabów, powołaną na wniosek pana wójta. Serdecznie witam przybyłych radnych gminy, pana wójta wraz z pracownikami. Witam panią Kubicz Urbaniak i witam przedstawicieli CHORE, Stowarzyszenia CHORE. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć. Przechodzimy do punktu drugiego, podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Grabów. Proszę pana wiceprzewodniczącego rady o przedłożenie projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Grabów. Uchwała Rady Gminy Grabów w sprawie powołania skarbnika gminy Grabów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594, pozycja 645, pozycja 1318 2014 roku, pozycja 379, pozycja 1072. Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wniosek wójta Gminy Grabów powołuje się z dniem 10.10.2017 panią Iwonę Mokrzycką-Lis, nie wiem, dobrze przeczytałem, tak? Na stanowisko skarbnika Gminy Grabów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Grabów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, żeby pani się zaprezentowała tutaj na powiedzmy kolegi. W 1999 roku ukończyłam studia magisterskie humanistyczne, po czym ukończyłam studia dyplomowe rachunkowości oraz kolejne studia prawa samorządu terytorialnego. Od 19 lat pracuję w księgowości. Ostatnie prawie 5 lat to praca w samorządzie. W 2012 roku byłam kierownikiem referatu finansowo-budżetowego w Urzędzie Miejskim w Głodnie, przy czym w marcu 2013 roku w tym samym urzędzie zostałam mianowana skarbnikiem miasta Głodna. Powodów osobistych zdrowotnych musiałam w październiku 2016 roku zrezygnować z pracy. Nie sądziłam, że tak się wrócę do siebie i będę mogła podjąć tę pracę. Pewnie bym nie rezygnowała. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem gotowa podjąć się pracę z kabinetem Grabów i podzielić Państwa taką sporą tematykę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Macie Państwo pytania? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, oczywiście miło nam Panią poznać. Uważam, że jako Rada tutaj powinniśmy podjąć uchwałę odnośnie zatrudnienia mieszkania, ale mam pytanie do Pana Przewodniczącego, bo jak sobie przypominam, to mieliśmy zapraszać Państwa sołtysów i tutaj tak ważna sprawa jak zatrudnienie skarbnika gminy po prostu jest tak koło. Nie ma sołtysów, nie ma kierowników jednostek organizacyjnych. Uważam, że powinniśmy być wszyscy.
Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Wniosek składam. Panie Przewodniczący, tak samo moim, jak mi przedmówca powiedział. My to ukradkiem to wszystko robimy. Nie każdy musi być jakiś w skarbie powołany. Panie wójcie, po drugie taka sprawa, panie wójcie, my wie przedszkole, żeby było stale te sety nadzwyczajne. Dla poprzednika mieli raz w roku sety nadzwyczajne. A pan to jak przedszkolaku tak co mówił, skończyć tym raz. Sesja musi być normalna, żeby forum było sołtysów, dyrektorów, wszystko widziali. Tym, a nie panie wójcie. Ale tak, tak, nie wójt zwołuje sesję. To nie wójt. Ta druga sprawa. Nie pokazujmy się pani skarbnik z takiej strony, drodzy państwo. Pani pytania, pani nie przeszkadza, proszę pani. Pani przeszkadzał to? Proszę pani. Pani, ja takie pytanie. Pani jest głodna, tak? To jest odległość bardzo duża, nie? 60 km. No tak. Gdzie pani zamierza mieszkać? Nie, mówię, tylko powiem. Zamierzam mieszkać nadal w Płownie, a dojazdy nie są problemy. W dzisiejszych czasach to jest... Jeszcze nie pytanie. A pani się nie starała na skarbnika od dzień od tej pory, no jak pani pracę już wstać? Nie, nie starałam się. To jest pierwsze podanie, które złożyłam po okresie, odpowiadam tutaj, powiedzmy panom, że oczywiście na wniosek wójta po prostu jest sesja nadzwyczajna, a nie na wniosek mój. Ja tylko po prostu oczywiście. Dlatego jeżeli państwo uważacie, że ma być na sesji normalnej, to wniosek stawiać po prostu. Na normalnej. Proszę państwa, właśnie chciałem tutaj, bo odnośnie tu i pan przewodniczący ma rację i pan Sobczyński ma rację. Tylko tutaj po prostu tak właśnie sesja nie powinna być to sesją nadzwyczajną na wniosek wójta. Powinna to być sesja normalna z komisjami. Każda komisja by się po prostu można by zrobić te komisje czy łączone, czy 10, 12, 14. W jeden dzień wszystkie komisje. Przyjechałaby pani skarbnik. W mniejszym gronie byśmy porozmawiali każda komisja. A takie coś przewodniczący łaski nie robi, bo przepis mówi. Na wniosek wójta lub czterech radnych ma zwołać sesję. I przewodniczący to uczynił. A że teraz są zarzuty, że nie ma właśnie sołtysów, powinna być to sesja z sołtysami, ze wszystkim, z większą społecznością gminy miasta, bo to jest bardzo, bardzo ważny punkt i bardzo ważna decyzja. I po prostu uważam, że to powinno odbyć się na sesji normalnej, a nie na sesji nadzwyczajnej. Czyli wniosek pana radnego jest... Jeszcze wniosku nie stawiam. A, nie stawiam. Dobrze. Pan radny, chwileczkę. Przepraszam, panie przewodniczący, jak widzę, wniosek płynął 2 marca. Mieliśmy w poniedziałek komisję. Trzeba było zaprosić panią skarbnik. Była komisja, ale mieliśmy komisję, zgodziliśmy się na godzinę, na termin, a teraz... Od 2 marca to dzisiaj mieliśmy tydzień. Może było pani sołtysów też zaprosić. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie radny. Chcę tutaj, że tak powiem, potwierdzić to, co mówi pan radny Sobiński Michał. Żeście państwo sami ustalili ten, żeśmy jeszcze ustalali na komisji, że ma być to powiedzmy dzisiaj. Państwo żeście sami ustalali ten termin. Po pierwsze. I nie wiem dlaczego, dlatego, że nie było wtedy kamer, a teraz są kamery, to chyba o to chodzi, proszę państwa. Co sołtysi wniosą do tego przy tym wyborze? I jeszcze, proszę państwa, była sprawa złożenia wniosku do ministerstwa, jeżeli chodzi o senior WIG-u. Doskonale państwo wiecie, że nie mieliśmy skarbnika, żeśmy stracili 38 tysięcy i teraz mamy wniosek złożyć, gdzie jest termin w poniedzieli. Jeżeli pani nie będziemy mieli skarbnika, nie podpisze, to następne pieniądze tracimy. Proszę państwa, no wydaje mi się, zresztą sesje nadzwyczajne to nie jest pierwsza i doskonale ze statutu to wynika, że na sesje nadzwyczajne nie zapraszani są sołtysi. I były wnioski również po stronie rady, sesje nadzwyczajne. Proszę państwa, to róbcie państwo jak uważacie, ale... Dobrze, dziękuję bardzo, pan radny. Panie sekretarzu, ja panu chciałem tylko jedno powiedzieć. Pan przewodnika nie ma wniosek o sprawie wyborów. Pan błędnie, panie. Pan błąd nadprowadza. Ja zaciągam informacji, nawet
mi nieprzyjazne i łęczyce. I panie, do tej pory skarbnika nie było, wójt jest mało poważnienie do tego. Nie, bo, nie. A wie pan, to na normalny sens panu wyjaśni wiele spraw. I nie pan na pozycję kierownik jednostki występuje o wsparcie finansowe. Nie pan tur mi też to nie opowiada. Proszę wystąpić ja wystąpię do Wydziału Prawnego. Ja pan na pozycję tam to. Przepraszam, jest teraz na prawnych? Jeżeli pan uważa, że jestem w błędzie, to niech pan przekaże mi teraz panu starze przepis, z którego to wynika. Proszę do mnie się podpisać, ja panu organu prawnego panu dam. Nie, proszę pana, pan w tej chwili powiedział, że ja wprowadzam w błąd, bo proszę powiedzieć, w którym momencie, w którym punkcie ja pana wprowadziłem w błąd. Proszę pana, jest artykuł 212 Kodeksu Karnego, który mówi o pomówieniach. Proszę mi powiedzieć. Pan publicznie powiedział. Przepraszam bardzo. To jest nagrywane. Pan publicznie powiedział, że ja pana wprowadzam w błąd. No to proszę powiedzieć konkretnie. Ale ja przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Może sprawa jest o tyle jasna, że radni chcą, żeby to nie było oczywiście z marszu na sesji nadzwyczajnej, tylko żeby było w majestacie prawa, oczywiście, żeby było na normalnej sesji. Bo tych sesji oczywiście nadzwyczajnych mamy już dosyć. Czy państwo w ogóle chcecie skarbnika, czy państwo nie chcecie? To trzeba odpowiedzieć. Przepraszam bardzo, to pytanie to jest nie na miejscu, panie sekretarzu. No właśnie, nie jest na miejscu. Szanowni państwo, sami ustaliliśmy dzisiejszy termin. Dzisiaj mamy podjąć uchwałę celem przyjęcia pani starostki. No, po prostu do podpisania umowy, tak? I dzisiaj należałoby tego dokonać, ponieważ tak pan sekretarz powiedział, że stracimy następne pieniądze. I ja odezwałem się tylko w tej kwestii, że pan przewodniczący powinien zaprosić tu kierowników jednostek organizacyjnych i sądysów. I tylko o to mi chodzi. Znaczy, zbywać na zwyczajne, to nie chwileczkę, pan radny. Ale uważajcie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja tutaj chciałem zapytać pana wójta, z jaką datą wpłynęła tutaj pani oferta do gminy? Jako na skarbnika naszej gminy. Bo rozmawialiśmy w Łodzi i dwa tygodnie temu to już było. Pan mówi, że mamy tutaj kandydata. No ja uważam, że było dwa tygodnie temu w Łodzi i o jak byliśmy. I teraz jest sytuacja taka, że mieliśmy na to czas. Tak, ale data. Musieliśmy poczekać do końca, do zamknięcia. Czy był na to czas, żeby po prostu zorganizować, można było sesję normalną? No, wśród sołtysów i... Jak się policzy datę, to nie wiem. Nie wiem. Nie ma się policzyć. Ale mogliśmy to jeszcze jakby po prostu odłożyć w czasie do poniedziałku. Bo poniedziałek nam ostatni dzień, co do senior Wigo. I wtedy by wystarczyło czasu na zwołanie sesji. Tak, ale ustaliliście sami państwo tydzień. Ja tutaj pan naciskał troszkę. No. Ja może... Tak było. Zaraz powiem. Tutaj do proszę. Wypowiedzi pana radnego. Proszę państwa. To był piąty konkurs, o jest pan radca prawny. To był piąty konkurs na skarbnika naszej gminy. Piąty, ja sobie sprawdzałem. Od 28 do 9 sierpnia ogłosiliśmy pierwszy konkurs. Jak złożyła rezygnację poprzednia skarbniczka? To był piąty konkurs. Jeszcze nie tak dawno pamiętam, jak pan radny Starczyński zarzucał, no kiedy przyjdzie skarbnik. Nikt nie chce współpracować. To teraz jak przyszedł skarbnik, to też jest niedobrze. I to jest piąty. W ciągu tych pięciu tych konkursów raz się zgłosiła jedna osoba, która nie spełniała wymogów formalnych. A teraz powiem dalej, proszę państwa, skoro to był konkurs, to były do 24 termin składania wniosku, prawda? Swojego. To był piątek. 24. 25 sobota, 26 niedziela, 27 żeśmy otworzyli kopertę, bo był cały skład komisji. I żeśmy powiedzmy najpierw sprawdzili wymogi formalne, które tutaj pani obecna spełnia i w związku z tym zaprosiliśmy panią na rozmowę. Później się odbyła rozmowa kwalifikacyjna. Po tej rozmowie wójt zadecydował, że
pani spełnia wymogi i zgłosił państwu wniosek. I tak to wygląda. Cała procedura była przeprowadzona. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że wcale tutaj pani Mokrzycka nie chciała od razu przyjść. Powiedziała, że ona najlepiej jakby przyszła, to może pan twierdzić, od 1 kwietnia, bo się kończy rok ten sprawozdawczy, zamyka swoje wszystkie sprawozdania do końca marca i ona wołałaby, że tak powiem, od tej nowej karty zacząć. Ale my żeśmy sami prosili, że mamy wnioski, mamy umowy, żeby nie mogła wcześniej. I tyle, i aż tyle. I to wszystko. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć do nowej pani skarbnik, myślę za chwilę, żeby pani tego nie brała do siebie, bo to są takie nasze wewnętrzne dyskusje, że tak powiem, a nie chodzi o to, że Rada chce depresjonować pani kandydaturę czy coś takiego, myślę. Tylko mówię, no chodzi o jakieś tam formalne sprawy. Ale drodzy państwo, jest nagranie, które będzie w internecie, więc wszyscy mieszkańcy gminy obejrzą tą dzisiejszą sesję, obejrzą panią skarbnik. Ja myślę, że pani skarbnik już będzie obecna na takiej normalnej sesji, normalnej, nie nadzwyczajnej. I dzisiaj powinniśmy jednak uchwałą przyjąć panią do pracy, jak gdyby. Za to, z tego co radni mówią, panie wójcie, wynika jasny przekaz, że my już nie chcemy nadzwyczajnych, jednopunktowych sesji. Wszyscy chyba się z tym zgodzą, że jesteśmy takim szybkim trybem działania, trochę zmęczeni i prosimy, żeby to już teraz było tak, że jest kilka punktów, przywódcą porządne komisje, wszystko odbywa się w trybie czasowym, taki, jaki jest przewidziany statutowo. Bo dzisiaj mówię, skoro terminy gonią, skoro są pieniądze do wzięcia, skoro trzeba podpisów, jest to nadzwyczajna sytuacja. Myśmy o tym wiedzieli kilka dni temu i nie było protestów na tym spotkaniu naszym parę dni temu, kiedy ustaliliśmy dzisiejszy termin, godzinę i wszystko, tak? Więc teraz no nie odwracajmy też jako radni kota ogonu. Bośmy o to nie wnioskowali, żeby przełożyć termin, bo chcemy jeszcze z panią się spotkać sami, wcześniej o coś zapytać czy coś. Bo gdybyśmy wnioskowali, bylibyśmy fair, ale nie wnioskowaliśmy. W związku z tym no też uważam, że jakoś się trzeba zachować. Ja jeszcze może się odniosę. A jak są pytania, to może chwileczkę pan radny pani. Proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Jak sobie wszyscy doskonale przypominacie, na ostatnim posiedzeniu komisji było pytanie moje. Czy zrobimy godzinę lub dwie nawet, czy macie takie życzenie państwo, żeby ta komisja odbyła się? Dokładnie, bez fleszy, żebyście mogli państwo porozmawiać z panią skarbnik. To nawet tutaj szanowny pana radny pani powiedział, że nie, na sesji zadamy wszystkie pytania. Okej, przecież padły te słowa. Druga sprawa. Pan radny Drozdowski całkiem niedawno w Dzienniku Łódzkim mówił, że nikt nie chce przyjść do gminy Grabów na skarbnika, bo tu jest taki wójt, no nie? Nie, no okazuje się, że jest kandydat. To jest też pytanie, czy chcemy tego skarbnika, czy nie chcemy, no nie? Bo to wszystko zależy od państwa, no jest propozycja osoby, która spełnia wymagania i teraz państwo podejmujecie decyzję. Trzecia sprawa, proszę państwa, a propos tego wniosku dotyczącego tych sesji nadzwyczajnych. Proszę w takim układzie, ja policzę dokładnie, ile proszę państwa w ostatnim okresie, na przykład pół roku, czy roku było sesji nadzwyczajnych zgłoszonych przez wójta, ile przez przewodniczącego. I wtedy zobaczycie państwo, nawet to obniżenie wynagrodzenia robiliście mi państwo na sesji nadzwyczajnych podczas mojej nieobecności, kiedy miałem urlop. Proszę państwa, no takie są fakty. I wtedy zobaczycie, jaki jest ten procentowy udział sesji nadzwyczajnych zgłoszonych przez wójta, a jaki przez radnych. No i będzie, dopiero wtedy będzie pytanie, kurczę mać, po co żeśmy to ruszali, skoro radni ciągle zgłaszają sesję nadzwyczajną. Proszę państwa, albo raz ustalimy, czy na sesję nadzwyczajną, bo faktycznie statut nie wskazuje tego jednoznacznie, że na sesję nadzwyczajną zaprasza się sołtysów. Tak, to jest prawda. Tylko nie ma żadnego problemu, żeby ich, proszę państwa, albo to ustalamy, albo nie, koniec, kropka. Przecież można wysłać zawiadomienie tak samo, jeżeli jest sesja nawet nadzwyczajna, proszę państwa, to tak samo może sołtys otrzymać to zawiadomienie, jak otrzymuje je radny. To nie jest żadne. Chyba, że są takie okoliczności nadzwyczajne, bo wiecie państwo, że takie są, że sesja może być zwołana praktycznie z dnia na dzień.
Są takie okoliczności. Ale to specyficzne? Specyficzne? Na szczęście takie generalnie nie były tu jeszcze, że tak powiem, uskuteczniane, bo to się nie zdarza. To się zdarza, jeżeli jest na przykład jakieś ekstra uzupełnienie do wniosku, czy coś takiego, no to wtedy się można zwołać sesję generalnie z dnia. Ale panie wójcie, jeżeli to można. Ustalone, że są jeżeli na głosowanie przeprowadzone. Jeżeli można. Ja nie mam interesu, proszę państwa, żeby robić sesje nadzwyczajne. Ja chcę, żeby sesje odbywały się normalne, w majestacie prawa, żeby były na komisjach, żeby była dyskusja i wtedy nie będzie tutaj godzinami i tak dalej. Zgadzam się z panem przewodniczącym. Ale jeżeli ja dostaję wnioski po prostu oczywiście, bądź od rady, bądź oczywiście, to ja powiedzmy jestem zobowiązany. Raz, gdzie oczywiście powiedzmy przypadek był, ale to między innymi nie chcę na ten temat, nie zwołałem sesji, to się stało powiem wojewody. Ja tam będę, ja tam napiszę i tak dalej. Mnie jest stać na to, bo ja tu nie mam powiedzmy oczywiście jakiejś sytuacji, żeby robić krecią robotę, a wręcz przeciwnie, w majestacie prawa. A tu jest cały szereg błędów u nas, nie ulega wątpliwości. Przyjdzie czas, na sesji będziemy rozmawiać o tych sytuacjach. Dzisiaj skoncentrujmy się pytaniami, powiedzmy, do pani skarbnik. Czy się nadaje, czy się nie nadaje i państwo zadecydują po prostu. Na tym polega sytuacja i to jest wszystko. Proszę bardzo. Ja mam pytanie wobec tego. Ma pani, powiedzmy, oczywiście opinię, jak pani kończyła pracę, żeby pani nam przedstawiła po prostu, jak wyglądała sytuacja? I dlaczego pani odeszła z tamtego stanowiska? Mogę poprosić burmistrza o referencję, jeżeli państwo chcą. No chciałbym, powiedzieć, bo to należy do... Nie będę pani przekonywał, pani jest inteligentną osobą w wyższych studiach. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, jakie my mamy kompetencje, żebyśmy robili tutaj weryfikację, czy ta pani się nadaje, czy się nadaje? Szanowni państwo, mamy kandydata. I oczywiście powinniśmy podjąć uchwały i tą panią zatrudnić u nas, bo jest taka potrzeba, naprawdę. Panie radny, niech pan zrozumie jedną rzecz, że ktokolwiek by tutaj został poproszony, to my mamy go przyjąć. My mamy, po to się tutaj zbieramy, żebyśmy po prostu popytali panią o pewne sytuacje i tak dalej, wyjaśnili sprawę. A nie, że powiedzmy, pan pójdzie, pani się zgłosiła, to mamy już tutaj przyjąć i potem będzie sytuacja. Także proszę sobie tutaj nie uzurpować. Proszę bardzo, panie radny. Państwa, te rekomendacje, te słowa, to przecież rok temu, czy półtora, jak uchwałę podejmowaliśmy odnośnie skarbnik, która odeszła z naszej gminy, to rekomendacje też były bardzo dobre. Powiedziałem, że nie miało już powiedzieć. To po prostu miało być bardzo fajnie, nie będę określał inaczej, jak to było określane. Nie będę powtarzał tego. A wyszło jak wyszło, proszę państwa, że mam dwie oferty takie grube zmian do budżetu gminy i ile uchwał się cofnęło z RIO. To wszyscy o tym wiemy. Cały rok była wielka przepychanka w budżecie. I proszę państwa, i tu na dzień dzisiejszy, ja bym przed podjęciem jeszcze przed głosowaniem proponował o 10 milionów grzechów. Czyli w tej chwili? Ja jeszcze proszę panią powiedzieć. Rozmawiałam z panią kierownicą do 12 terminu złożenia wniosku. 12 jest niedziela, także w poniedziałek ostatni. Państwa decyzja. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, jest program asbestu. I też musimy złożyć w marcu, jeżeli nie złożymy, nie dostaniemy żadnych pieniędzy i mieszkańcom nie będziemy mogli pomóc. A to jest 50 dni. A to jest 50 dni. Proszę, dziękuję państwu za decyzję. To jeszcze mam, panie sekretarzu, takie pytanie, jakbyś tutaj chodzi, zostaliśmy jako rada postawieni pod ścianą, bo tu zaraz będzie opisane na fejsiku, że do środków nie dostaniemy, bo rada pani skarbnik na tej sesji nie podjęła uchwały. Wiemy, co tutaj się u nas dzieje. Proszę państwa, ja mam pytanie do pana wójta. Jaką drogę pan podał do prowu? Nie do prowu, to jest... Kuźnia. Kuźnia. Jakie środki były zabezpieczone na tą drogę w budżecie? Ale to czy to jest temat dzisiejszej sesji? Ale panie wójcie, pytam, bo to jest jedno z drugim związane, bo rozmawiamy o pieniądzach. Dobrze, to pewnie przyniesiemy dokładnie, jakie były środki. Ja nie będę panu na pamięć mówił, bo nie pamiętam kwoty na pamięć. Proszę pana, w budżecie były zabezpieczone 560 tysięcy na drogę Piotrkówek i wskazana przez Radę miała iść ta droga.
ponieważ jak w zeszłym roku pan tłumaczył, nie wskazana była, że na przykład, gdzie ma pan, nie ma czegoś takiego jak w uchwale zapisane, że ta droga ma być z tego sfinansowana, proszę pana, nie ma czegoś takiego. A to, panie wójcie, nie ma pan, niech pan to znajdzie, niech mi pan to znajdzie. Ale panie wójcie, proszę po prostu... Skończę pan się odniesie do tego, co mówię. Dobrze. Proszę pana. Uświadamiał nas pan, że na przykład na Leszno muszą być zabezpieczone na drogę, mimo to, że ona będzie kosztować mniej, duże środki, bo dostajemy procentowo od zabezpieczonych środków do dokumentacji. Jaka dokumentacja, takie muszą być zabezpieczone środki, bo dostajemy większe dotacje. Jeżeli tutaj były zabezpieczone środki więcej i wskazywane przez radę, żeby pan zrobić tak, a pan powiedział, zrobię jak będę chciał. Panie wójcie, zrobimy jak będziemy chcieli. Nam zależy na skarbniku i sytuację pana znamy. Jak pan z nami tutaj postępuje? Nie od dziś, od 2,5 roku. I proszę nam tu nie mówić, bo jak pan wójt, my mówimy, żeby pan wójt mówił ludzkim głosem, to pan wójt mówi, ja kurzące jestem wójtem w danym temacie, ja mam do powiedzenia. My tu mamy do powiedzenia i zadecydujemy, czy zrobimy to dzisiaj, czy przesuniemy na następną sesję. To pan mówi. Dziękuję bardzo, panie radny. Ja mam pytanie do pani Wobeckiego. Tak, no bo nie wiem, znowu mnie czuję się oszukana przez radnych, bo miało być jednopunktowo, krótko i na temat, a znowu są jakieś dziwne sprawy wywlekane, które powinny być na zwyczajnej sesji i komisja pomoże. No też po to nie ma zwyczajnej sesji, żeby nie wywlekać takich spraw. No ale to trzeba na taką sesję złożyć wniosek i... Dzisiaj mamy tylko jeden w porządku obrad, czyli wybór pani skarbnik. Skoro tu jeden radny mówi, że trzeba rekomendacje, drugi mówi, że nie potrzebne rekomendacje, bo i tak tam każdy może coś napisać, co tam będzie chciał i nieważne, no to ja już nie wiem, co jest ważne. W związku z tym zapytam panią tak od siebie, jak ja uważam, że to jest ważne. Czy pełniąc funkcję skarbnika w poprzedniej gminie, miała pani jakieś problemy właśnie z natury zawodowej oczywiście, ja nie pytam o zdrowie, ani o rodzinę, ani o to, z kim pani śpi, tylko pytam, czy miała pani jakieś problemy, czy były jakieś konflikty, jakieś sesje na tematy zawodowe, czy to się wiązało z pełnieniem funkcji skarbnika. Jeżeli byśmy jeszcze mieli sam chciałem zapytać o to, bo właśnie jak przebiegało Nie o to mi chodzi. To jest bardzo odpowiedzialna. Tak, samym skarbnikiem byłam 4 lata. To nie jest tak, że skarbnik nie kłóci się z wójtem czy z burmistrzem, tak? Trzeba pilnować tych finansów i przestrzegać prawa i od tego jest skarbnik, żeby nie pozwolił na niewłaściwe wydanie pieniędzy. I po to jest kontrasygnata na umowie, żeby jednak pod względem finansowym zawsze bezpiecznie podpisywać umowę. Jest to niezbędne. Nie mam problemu, jeżeli mój podpis zginie na umowie, żeby podnieść się na umowę, zawsze, jeżeli ja już podpisałam, wiedział, że mogę to podpisać. Mieliśmy tak ogromne do siebie zaufanie, że no, to było podstawą. Bez mojego podpisu nie podpisałam. Jaki budżet? A ja mam Planowałam budżetem ponad 40 milionów. Mieliśmy 11 jednostek podległych. Nie sprawia mi problemu ta praca, wręcz lubię księgowość. Ja mam do pani pytanie. Czy pani była na szkoleniach, oczywiście nie tam przypadkowych, jedno-dwudniowych, tylko dłuższych ewentualnie? Brała pani udział? Byłam studia podyplomowe z rachunkowości i prawa samorządu terytorialnego. Posiadam również świadectwo kwalifikacyjne ministra finansów do szczegółowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przez 11 lat samodzielnie prowadziłam biuro rachunkowe. Jeśli chodzi o księgowość, nie stanowi żadnego problemu. Mnie odpowiedź pani satysfakcjonuje. Panu Drogo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj Pan wójt nadmienił, że ja wypowiedziałem się w gazecie na temat
że nikt tutaj nie chce przyjść. Pana słowa. Ja wcale nie mówię, że nie. Ale teraz zadam pani pytanie. Czy z każdym wójtem pani nie będzie miała problemu? Nie wiem, czy nie będę miała z wójtem problemu. Ja zadam pytanie. Czy z każdym wójtem nie będzie pani miała problemu? Nie, to nie jest do określenia terminu. Ja pana wynikam z jednej rozmowy. Państwa też z dzisiejszego spotkania, ponieważ skarbnik ma być łącznikiem, powinien być łącznikiem i powinien być osobą, która współpracuje zarówno z radą, jak i z wójtem, to nie wiem, jak ta współpraca się ułoży. Oczywiście jest to dla mnie również jedna wielka niewiadoma. Natomiast ja przed podjęciem decyzji, żeby złożyć te dokumenty, obejrzałam kilka sesji i obiektywnie uważam, że zarówno panu wójtowi, jak i całej radzie zależy na jednym, na dobro gminy. A sprzeczki i to, co dla kogo jest priorytetem, nie ma znaczenia. Ważne, że i wy, i pan wójt walczycie o to, żeby mieszkańcom tej gminy było lepiej. I jeżeli taka jest atmosfera, to ja myślę, że wcześniej czy później to dojdziecie do porozumienia i wszystko się dzieje. Staram się. No bardzo dobrze. Chciałbyś panią zniechęcić? Ja powiem, nie. Skoro właśnie pytają się, zadają pytanie, czy z każdym wójtem. Będę prosił o przerwę, ale powiem tak. Ja nie mówiłem tak w pełnym tego słowa znaczeniu, że ja panią tutaj neguję, że bo kto wie, czy nie zagłosowałbym za przyjęciem. Tylko tak jak mówię, że to powinno się odbywać na normalnej sesji. I nie jestem przeciwny absolutnie pani, Boże. To, co pani tu teraz powiedziała, to po pół roku będziemy wiedzieli. Jest pani w stanie ten konflikt taki, bo to jednak troszeczkę jest konflikt. A na ten konflikt trzeba było zasłużyć. Jak i wójt, tak i my. Ja nie mówię, że możemy nie zasłużyć, ale i pan wójt zasłużył, skoro pani oglądała nasze sesje, więc powiem tylko tyle. My tak naprawdę jesteśmy zmęczeni tymi szybkimi decyzjami, bo podejmowaliśmy w dobrej wierze szybkie decyzje, co później czkawką nam się odbyło. I nie chcemy zrobić tego, co było z poprzednią panią skarbnik, że no było jak było, miało to być najlepiej, rekomendacje super, znaliśmy tą osobę, bo panią też nie znamy, pierwszy raz widzimy. Pani okazała się prezentuje, jest pani była i o dobrej aparycji, ale chodzi tu o to, że co będzie teraz, jak my będziemy współpracować, bo szczególnie o to chodzi, żeby pani ten konflikt nasz jakoś ogarnęła i zażegnała, bo uważam, że będą problemy. To teoretycznie się mówi, że jest wszystko do ogarnięcia. Niestety pewnych rzeczy się nie przeskoczy, tak jak my żeśmy zostali troszeczkę tutaj już ograni. I ja uważam, że życzyłbym, bo jednak będę w którymś momencie za panią, za przyjęcie, żeby pani ten konflikt zażegnała. Jeszcze mogę zrobić tak dobrą ręką, mogę zrobić tak. Dziękuję. Sam będę wymagał tego, żeby... Proszę, są pytania do pani. Nie, nie. Ta dobra ręka się przyda na pewno. Normalnie tak jest, że rządzi właściwie skarbnik, no, w każdej gminie. I tyle. Znaczy ja nie chciałam pani przeskoczyć. Jest bardzo przygotowana osobą, więc pani może przekonać, że sobie nie da pani poszyć. No, żeby tak nie wyszło, żebyśmy nie zrozumieli, że oczywiście pani to nie tylko rządziła jako skarbnik naszą gminą. Bo z tego, co pani powiedziała? Myślę, że skarbnik jest szyją, a jednak pomysły, głowa należy do wójta.
i do rady. Gadam się do nas wspólnie. Wszyscy. Jednostka dla ciebie i jednocześnie. W ogóle wniosku ja nikt nie tak. Proszę bardzo. Jak wygląda przygotowanie, jak pani ma doświadczenie, bo też mamy doświadczenie, bo mieliśmy super panią skarbnik, z którą pracowaliśmy niektórzy 12, niektórzy 14, czy tam 16 lat. I proszę panią, było wszystko ok. I dogadowaliśmy się, nie mówię, że nie było jakiejś tam wymiany poglądów, nie? Tak czy inaczej. Chodzi mi o przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Bo u nas się, proszę panią, to teraz od 2 lat dzieje i to są przepychanki w Radzie, lądujemy w Rio na wspólne posiedzenia z panem wójtem, bo dostajemy broszurkę taką jak Janko Muzykan albo jak Antek, taką broszurkę dostajemy i pan wójt nam daje i to, co my robiliśmy kiedyś na starcie, na uchwaleniu projektu budżetu tu na tej sali w gminie, to my teraz to robimy w Rio w Łodzi. Po prostu tak się zadziało. I właśnie, bo jeszcze został nam jeden budżet tylko w tej kadencji do konstruowania. I bym właśnie, jak to, czy po prostu pan wójt powie, tak ma być, czy pani będzie to, zanim ten projekt dyskutować z nami, zanim pójdzie to do zatwierdzenia do Rio. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiem skarbnika jest skonstruowany budżetu na podstawie preliminarzy i zapotrzebowań, które zostają złożone do projektu. Preliminarze składają się z kierownicy jednostek podległych, bo najlepiej orientują się w sytuacji swojego przedsiębiorstwa, swojej szkoły, ten księgowa przygotowuje. Takie samo prawo mają radni napisać swoje wnioski do budżetu. Następny budżet jest dyskutowany, oczywiście inicjatywa należy do wójta i to wójt wskazuje tyle i tyle damy radę, resztę wniosków zostaje do rozpatrzenia w terminie późniejszym. Ewentualnie no, decyduje, że priorytetem jest coś ważniejszego, bo ma wiedzę niestety lepszą niż państwo radni, bo na przykład nie ma pozwolenia na budowę, chcecie zbudować drogę, a jeszcze nie ma przygotowanych dokumentów, więc warto jednak w urzędzie zasięgnąć tej wiedzy i to urząd dlatego to urząd ma tą inicjatywę, że wie, czy jest to możliwe do zrealizowania, czy starczy na to pieniędzy. Taki budżet jest konstruowany, może być konsultowany przed złożeniem projektu. Jeżeli nie jest konsultowany przed złożeniem projektu, to tak jak państwo otrzymywali, do 15 listopada jest termin, kiedy wójt musi i do Rio, i do Rady złożyć budżet. Żeby uniknąć konfliktów, jak najbardziej zasadne jest spotykanie się przed złożeniem tego projektu, przed 15 listopada, ale żeby to zrobić, to najpierw do końca września zasadnym byłoby ustalić, że prosimy o wszystkie wnioski, prosimy o to, co chcecie w budżecie i wtedy zmierzyć się z tym, na co jest możliwość, no, co jest do załatwienia, a co nie. Wytłumaczyć, że to i to może być zrobione za 2 lata, bo nigdy nie jest tak, że na wszystko starcza pieniędzy. Nie ma takich dni, które sobie pozwalają na to, że to, co chcą, to mają zrobione. Po prostu jest kwestia wyboru. I państwo macie swoje priorytety, pan wójt ma swoje priorytety. Ważne, żeby raz ta strona była usatysfakcjonowana bardziej, raz druga. Jeżeli... Najlepiej ja robię dwie strony. No, pane w tym samym czasie. Na dobro społeczeństwa tylko i wyłącznie. Czasami zdaję. Jeśli się to uda, to byłoby super, ale... Ja dziękuję bardzo, że pani była tak uprzejma i tak wskazała. Powiedzmy konkretnie, powiedzmy te terminy i tak dalej. Oczywiście, no tutaj nie zawsze tak było, ale jak zresztą państwo wiecie, ze względu na to, że nie było, powiedzmy pani sekretarz prawdziwego skarbu. Przepraszam. Zdarzenia. No i tak powstała sytuacja. Pytanie, proszę bardzo. Przepraszam. Ja sobie jedną rzecz powiem. Proszę. Uważam, że cały ten konflikt radny pana wójta
jest związany przede wszystkim właśnie o finanse, o skarbnika. Coś jest powiedzmy niedopatrzone, coś jest powiedzmy źle przegłosowane czy nie poddane. I bo nie mieliśmy tego fachowca przez ponad pół roku, proszę państwa. I to jest przyczyna. To jest główna przyczyna, jakby tutaj i później jest kwestionowane, że powiedzmy rada czegoś nie nie przegłosowała, albo powiedzmy nie przeliczyła, nie doliczyła, czy wójt. I to jest, i też były takie dosyć nadzwyczajne i teraz mamy dzisiaj trzecie posiedzenie RIO. I to jest przyczyna. I to jest, proszę państwa, pięć konkursów. Zgłosiła się jedna osoba kiedyś, która nie spełniała wymogów. W tej chwili się zgłosiła osoba, która spełniła wymogi i powiem szczerze, że rozmawiając z panią skarbnik, w trakcie tej rozmowy, to kandydatki na panią skarbnik, ja byłem, że tak powiem, zaskoczony wiedzą merytoryczną. Naprawdę, bo po paru minutach można, pani skarbnik również nie odnosiła się do budżetu tego, który my tam mamy, bo sobie też śledziła i też tam swoją opinię, że tak powiem, wyraziła, której nie chcę, że tak powiem, powtarzać. I to wszystko. Dlatego, proszę państwa, ja naprawdę bardzo bym państwa prosił, żeby się państwo wzięli to pod uwagę. Oczywiście, państwa decyzja, możecie to przegłosować za parę dni, to jest również państwa wola, tylko że ten czas biegnie. I ja się powiem, osobiście cieszę, że się ktoś zgłosił, proszę państwa, bo to już jest piąty konkurs. I teraz, co dalej? Naprawdę. Państwa decyzja. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja tylko podsumuję jeszcze tak. Kiedy po tym zgłoszeniu konkursowym tutaj pani Mokrzyckiej faktycznie pojawiła się w urzędzie i rozmawialiśmy o finansach, to pani Iwona powiedziała tak, zbadałam, że tak powiem, jak wyglądają te finanse na tyle, na ile to jest dostępne na WIP-ie, jak wyglądały kontrole, jak wyglądały sesje. I powiem tak państwu, no było, że tak powiem, widać, że jest to osoba, która potrafi sobie znaleźć te informacje bez problemu i przeanalizować budżet. No i powiem tak, tu się powtórzę po wypowiedzi sekretarza. Pani Iwona wskazała już od razu kilka takich punktów, które powinny być, że tak powiem, raz przedyskutowane, bo one w części wynikają z tego, co państwo mówiliście, z tego, co ja mówię, to było widać od razu, gdzie są jakieś takie punkty zapalne i gdzie są błędy. I to od razu wskazałem, nie mając dostępu do dokumentów, bo zupełnie inna wiedza jest, jak ktoś ma ten dostęp pełny do dokumentów księgowych, a zupełnie jest inna ta wiedza do tych dokumentów, które są na przykład w ramach Biuletynu Informacji Publicznej publikowane. To proszę państwa, na pierwszy rzut oka od razu widać, bardzo łatwo ocenić taką osobę, czy ta osoba orientuje się precyzyjnie i profesjonalnie w tym, co robi, czy tym, czym ma się zająć, czy nie. I tutaj było to od razu widać, od ręki. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zresztą z wypowiedzi przed chwilą, co pani tutaj powiedzmy nam udzielała, to świadczy o tym, że jest pani osobą powiedzmy kompetentną. Nie ulega wątpliwości. Zresztą ma odpowiednie przygotowania pod każdym względem po prostu. Państwo zadecydujecie. Nie ulega tu wątpliwości żadnej. Ja bym proponował powiedzmy, że jeszcze wrócimy, zrobić parę minut przerwy. Do 10 minut. Przewodniczący, krótko, bo ja do 10. Aha, dobrze. Może się odbyć. To jest pytanie, to do 5 minut przerwy, dosłownie 5 minut. Po co? Jest nagranie już? Proszę bardzo. Ja to może nie takie pytanie, tylko panie wójcie, do pana mam taką właśnie rzecz, że może pan wreszcie to przyjmie do siebie, że naprawdę dla dobra gminy, dla dobra mieszkańców, my dzisiaj tą uchwałę podejmiemy, ale jeżeli takie jednopunktowe sesje, bo naprawdę sesji nie było ponad półtora miesiąca, jest dużo problemów narosło w tym czasie, co jest do przekazania społeczeństwu i po prostu a sesja taka, wie pan, że to jest bez pytań najwygodniej i to dobra, jak powiedziałem już, dzisiaj podejmiemy, ale jeżeli będą panie przewodniczący, to i do pana przewodniczącego i do pana wójta. Ja wiem, że czy przewodniczący jest Y czy X, to on musi zwołać w ciągu tych 7 dni, ale jeżeli będą takie tematy tylko pojedyncze, naprawdę zachowamy się tak, że po prostu oddalimy ten punkt i nie będziemy podejmować decyzji na takich sesjach. A teraz proszę pana, żeby pan może zrobił głosowanie, bo ja bym się chciał o 10:10. Mogę zabrać jeszcze na 10 głos?
Proszę bardzo. Ja myślę, że słowa te się tyczą dla radnych, bo radni też zwołują bardzo często sesje nadzwyczajne. Ale ja policzę. Ja słowa. Informacje. Proszę Państwa, mówiliśmy to ich z rady. To może być raz w roku, ewentualnie jakaś sytuacja, ale nie tak, jak tutaj się działo. Wobec tego po prostu definitywnie rezygnujemy. Po prostu to może być specyficzna sytuacja. Ja tylko sekundę dopowiem. Proszę Państwa, tylko związane były te sesje nadzwyczajne, nawet jak musieliście Państwo ustalać, czy komisje, bo trzeba było te zmiany ustalić, to jest kończy jaki ten budżet. Jeżeli będziemy mieli skarbnika z prawdziwego zdarzenia i nie będzie tych problemów tych budżetowych, to myślę, że to już praktycznie rozwiąże sytuację. Naprawdę. Tak, no na to bardzo liczymy, tym bardziej jak mówiliśmy, że Pani naprawdę, powiedzmy oczywiście wrażenie, oczywiście po Pani wystąpieniu, że jest Pani osobą, powiedzmy, która podoła, powiedzmy, tym obowiązkom, które tutaj będą ciążyły. Bo do tego czasu to była przepychanka, mówiąc tak niegrzecznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem Pani skarbnik na sekretarza, przepraszam, skarbnika gminy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że Pani została przyjęta przy 14 głosach za, jednym głosie wstrzymującym się. Jak mam? Tak? Dobrze, dziękuję bardzo Panie Radny, że Pan powiedział, że chciał powiedzieć, że chciałem Państwu bardzo dziękować za ten zaufania, za ten wyrażenie i za wszystko, żeby tak wyglądało to wszystko i ostatnia. Ja w imieniu Rady Gminy i własnym chcę Pani również pogratulować, oczywiście, że Pani została wybrana. Myślę, że nie pomyliliśmy się, a wręcz przeciwnie, to będzie ogromna satysfakcja dla Rady, dla Gminy, dla społeczeństwa. Szanowni Państwo, materiał został wyczerpany, powiedzmy, oczywiście uważam, że zamykam, ale to jeszcze to zostawiam Państwu. Posiedzenie dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Dziękuję za udział w obradach, ale ja